Witajcie w świecie Toka Life World w kolejnym odcinku z niesamowitymi historyjkami w niekończącym się świecie. Jesteście gotowi? To zaczynamy! Elza, 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 siostrzyczko, gdzie jesteś? Wstawaj! Wstawaj, kochana, mam dla ciebie niespodziankę! Od rana przepyszną przekąskę, twoje ulubione lody! Co? Ty jeszcze śpisz? O nie, już wstaję! O, co jest, Anna? Wszystkiego najlepszego! Zdrowia, zdrowia, szczęścia! Dziś są przecież twoje urodziny! Z tej okazji od początku dnia na śniadanie zjemy sobie lody! O, rany! Kompletnie zapomniałam! Dziękuję ci, kochana! O, mam już koronę na głowie, od razu czuję się lepiej. Ale przecież wiesz, że ja nie lubię obchodzić urodzin. Boję się, że z tej ekscytacji cokolwiek dotknę zmieni się w lód. W takim razie mam dla ciebie niespodziankę. Przenosimy się w pewne magiczne miejsce. Gdzieś, gdzie jest ciepło i nie będziesz myśleć o śniegu. O rany, serio? Przepyszne lody? Wycieczka? Nie no, nie mogę w to uwierzyć. Anna, ale co my robimy na poczcie? Po co tutaj przyszłyśmy? No poczekaj, poczekaj, tutaj czeka na nas specjalna przesyłka. Prezent dla ciebie zamówiony. Musisz go osobiście odebrać. O rany, serio? No gdzie jest ten prezent? A, szybko łap go! Kartka urodzinowa, prezent numer 1, numer 2 i numer 3. To wszystko dla ciebie, kochana siostrzyczko. A, dziękuję, dziękuję, tylko poczekaj, co to? O, strój kąpielowy? Okulary? Olejek? Co ja mam z tym teraz zrobić? Poczekaj, zaraz się przebierzesz. I jesteśmy na miejscu. Przepiękna, dzika plaża. Kawałek od naszego hotelu. Ale wiesz co? Chyba jest mały problem. Mi jest tutaj za gorąco. Chyba źle się czuję. Chyba słońce za mocno mi świeci. No przestań, przebieraj się szybko teraz. O, dobra, widzisz? W tym stroju powinno być ci lepiej. Odkładaj wszystkie niepotrzebne rzeczy. Na oczy jeszcze okulary, trochę kremu do opalania. Przeczytaj koniecznie życzenia urodzinowe. I co? Jak się czujesz? A wiesz co? Że chyba lepiej. Przynajmniej teraz. A ty, gdzie masz swój strój? Już go ubieram. Taram! Zobacz, możemy iść teraz na plażę. O rany, ile tutaj ciepłego piasku. Elza, no musisz przyznać, że chyba nigdy nie miałaś takich urodzin. O tak, jest fantastycznie. Ej, a wiesz co? Może odłożę okulary i zbudujemy zamek z piasku, bo chyba ktoś go nie dokończył. Musimy dorzucić jeszcze tutaj kilka babeczek. Teraz przydałaby się jakaś wieża na środku, ale chyba ta, tutaj taka większa. Kolejna wieża. Ej, zbudowałyśmy nasz zamek! Prosto z Arendel. Wygląda przepięknie. Bo zdecydowanie brakuje tutaj śniegu. Dzień dobry, witam na naszej prywatnej plaży. Życzę paniom miłej zabawy. Proszę uważajcie i chrońcie się od słońca, bo dzisiaj bardzo mocno grzeje. Tak, wiem, wiem, ja wszystko wiem. Jesteśmy przygotowane. O nie, znowu to się dzieje. O, coś mi jest niedobrze. Za ciepło. Nie jestem przyzwyczajona do takiej temperatury. Czuję, że cała płonę. O, chyba zaraz zemdleję. O, jest mi niedobrze. Elza, Elza, gdzie ty jesteś? Elza! O rany, siostrzyczko! Co się dzieje? Elza, Elza, ocknij się. O nie, ona chyba straciła przytomność. Pomocy, pomocy, ratunku, ratunku! Czy ja już słyszałem wołanie o pomoc? Czy ktoś się topi? Nie, nikogo nie ma w wodzie. Pomocy, ratunku tutaj na plaży. Pomocy. Ach, to te dwie dziewczyny. To one. O, jednej z nich chyba się coś stało. Już pędzę. Co się dzieje? Co takiego? Halo, halo, dziewczyny, odezwijcie się. O, moja siostra, królowa lodu. Ona chyba się ugotowała. Nie wiem, co z nią jest. Pomocy, proszę, pomóż jej jak najszybciej. Odsuń się, już sprawdzam. O rany, jest rozpalona. O rany, aż cała gorąca. Co się dzieje, trzeba ją schłodzić. Szybko, przynieś trochę lodu. Lody, lody, poproszę cię o mnóstwo lodów. Wszystko, wszystko stąd zabieram.
O rana, co się dzieje? Moja siostra, ona chyba zamarzła. Ona nie ma siły wstać, nie ma siły się ruszyć. Potrzebujemy mnóstwo lodów. Może to ją uratuje. Błagam, szybko! O nie, czy chodzi o Elzę, królową śniegu? Nie, to niemożliwe. Dobrze, że udało ci się wstać, moja droga. Jak się czujesz? Lepiej, gorzej? Szybko, daj mi znać. O, jest ciężko. Za gorąco, ja nie mam siły. O, głowa mnie boli. Już jestem! Jejku, siostrzyczko, podniosłaś się, proszę, to dla ciebie. Lody, musisz to wszystko zjeść. Jedz to, Elza! O, po kolei. Każdą gałkę. One są bardzo mocno zmrożone. Miejmy nadzieję, że to ci pomoże. I jak teraz się czujesz? Czy temperatura spadła? O nie, nadal jesteś rozpalona. Zjedz to wszystko dokładnie do samego końca. Chyba pomogło. Chyba jest lepiej, ale nadal czuję się jakoś tak słabo. Ojej, ta wycieczka na plażę to był zły pomysł. Za gorąco. Kręci mi się w głowie. Wiecie co, dziewczyny? To chyba koniec zabawy na plaży. Nie, nie możecie tutaj dłużej zostać. Szybko stąd uciekajcie, dzisiaj jest za gorąco. Elzo, przepraszam cię. Szybko się przebieraj. O, teraz znowu będziesz księżniczką. Królową, wielką. Dla ciebie kwiatek i życzenia. Ja też się przebieram i uciekamy stąd. Wycieczka tutaj to był głupi pomysł. Jak zwykle. Och, co za gapa ze mnie. Ale co się dzieje? Ja myślałam, że wracamy do domu, do pałacu. A tu kolejny przystanek? Co ty wymyśliłaś? O rany, jak to pięknie. Anna, zobacz, ile jest śniegu. No, wiem, strasznie mi zimno, ale ja dam radę, ja wytrzymam. Co prawda bardzo mi jest zimno, ale pomyślałam sobie, że skoro ty kochasz śnieg, to twoje urodziny to ulepimy dziś bałwana. O rany, ale tobie jest zimno, poczekaj. Wyczaruję dla ciebie kurtkę. I co? Dziękuję, zdecydowanie lepiej. To poczekaj, powiem ci to jeszcze raz. Ulepimy dziś bałwana. O tak, no pewnie. Chyba wszyscy znają Olafa. Ale czy znają zupełnie innego bałwana, który jest pieskiem? Zobacz, bierzemy sobie taką wielką kulę, do tego taką kwadratową z głową psa i mamy go! To jeszcze jednego bałwana ulepimy z większą ilością kulek. Dorzucamy tu patyki, koniecznie, przecież muszą być ręce. Jeden patyczek i drugi po drugiej stronie i głowa. Uuu, leci, leci i mamy Olafa. Hip, hip, hura. Elza, czy teraz czujesz się lepiej? Teraz czuję się fantastycznie. To wszystko dlatego, że ach, tutaj nie jest tak ciepło. Przepraszam cię, Anna, ale ja naprawdę nie miałam siły na tej plaży. Było mi zdecydowanie za gorąco. W takim razie bardzo się cieszę. Poczekaj, bo to nie koniec niespodzianek. Zajrzyj tutaj pod drzewo. Co? Pod drzewo? O czym ty mówisz? O, widzę, że na tym drzewku świecą się lampeczki. Czy to coś oznacza? A pod drzewem? O, jaki słodziaczek! Jaki piękny! To jest krampecik! Zimowy, idealnie do mnie pasujący. Siostrzyczko, mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Dzisiaj nie wracamy do domu. No nie, co ty znowu wymyśliłaś? Wynajęłam całą chatkę tylko dla nas. Tutaj spędzimy cały weekend wysoko w mroźnych górach. Och, jak pięknie. O, jak milutko. O, przy takim kominku to ja się z chęcią ogrzeję. Możemy zjeść sobie ciasteczko, poczęstować się pierniczkiem, o, wypić coś ciepłego. Ale Elza, tobie nie jest za ciepło przy tym kominku, prawda? Nie, nie jest. Jest idealnie. I muszę przyznać, że to są idealne urodziny. Dziękuję ci, Anna. Takiej przygody jak dzisiaj to ja jeszcze nigdy nie przeżyłam. Tak oto przebiegły urodziny Elzy, królowej z Krainy Lodu. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a o mały włos nasza królowa się nie ugotowała na plaży. Podobało wam się? To zostawcie kciuka do góry i zasubskrybujcie ten kanał koniecznie. Do usłyszenia, pozdrawiam was.
Pa, pa!